Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Powracamy do wywiadów z placówkami szkoleniowymi i dzisiaj jest ze mną Krzysztof. Krzysztof ze szkoły Masaż Tkanek Głębokich. Dzień dobry, Krzysztofie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy mógłbyś króciutko powiedzieć, kim jesteś w Masażu Tkanek Głębokich w placówce szkoleniowej? I za chwilę będziemy rozmawiać o placówce. Z chłopakami z masażu tkanek głębokich jestem już od kilku dobrych lat. Jestem z wykształcenia, pierwszego wykształcenia, zarówno absolwentem wychowania fizycznego, jak i fizjoterapii. No a potem jakoś moje drogi poszły w kierunku marketingu i też IT, więc tutaj akurat znam się na tym, co robię z chłopakami, wiem, o czym oni mówią na kursach i wiem, czego dotyczy cała firma i aspekty szkoleniowe. Jednak ja odpowiadam za marketing cały, za opcję, za dział IT. Czyli jeżeli coś gdzieś tam trzeba na stronie zrobić, coś się wywali, co często może się dziać firmom szkoleniowym, to ja reaguję razem oczywiście z zespołem deweloperów, SEO-owców i tak dalej. I do tego mam kawałek sprzedaży, całkiem spory, więc jakby odpowiadam też za kontakty z klientami. Oprócz biura naszego w Bydgoszczy, to również ja czasami odpowiadam, więc jeżeli ktoś dostawał ode mnie maila, no to właśnie dostawał go ode mnie, jeśli chodzi o No to kontakt. bardzo miło się koresponduje z Tobą mailowo, także Dziękuję. dziękujemy za taką bardzo dobrą komunikację. Powiedz troszeczkę, opowiedz o firmie Masażu Tkanek Głębokich, bo już zaczęliśmy, czym się zajmujesz. Mieliśmy wywiad z Łukaszem, doktorem Łukaszem. Dokładnie. I właśnie był bardzo, bardzo fajny, merytoryczny, przedstawiający powięź. A teraz powiedz, czym ogólnie placówka się zajmuje, masaż tkanek głębokich i od kiedy może jesteście w ogóle na rynku? No właśnie, idzie już 15 rok, więc całkiem sporo czasu. Chłopaki już szkolą ponad 14 lat. Oczywiście naszym sztandarowym szkoleniem jest masaż tkanek głębokich jako specjalizacja szkoleniowa i terapeutyczna. Ale jeszcze bogatsze doświadczenie mamy w pracy klinicznej z pacjentami. I opieramy też, jesteśmy jedyną placówką szkoleniową w całej Europie, której instruktorzy masażu tkanek głębokich są rekomendowani przez ojca MTG, czyli Arta Rixa. Swoją drogą spotkamy się z nim w tym roku, przylatuje do Polski ze Stanów Zjednoczonych. I będzie na pewno świetny kurs ponownie z Artem Liksem, ale może o tym powiemy później, jak będę mówił o naszej ofercie. Na teraz jest to na pewno firma, która posiada, tak mówię, sztandarowe szkolenie masaż tkanek głębokich oraz szkolenia rozwijające oraz szkolenia online. Świetnie. Powiedz mi troszeczkę o szkoleniowcach. Jakich szkoleniowców macie? Dlaczego akurat takich zebraliście w swojej ekipie? Troszeczkę o szkoleniach i o szkoleniowcach. Przede wszystkim powiem tutaj o masażu tkanek głębokich. O tym już mówił, wspominał Łukasz podczas swojej rozmowy. Jest to. Podeszliśmy do tematu w ten sposób, że chyba jako jedni z nielicznych prowadzimy ten kurs przez 8 dni. Oczywiście są one podzielone na dwa bądź cztery zjazdy dwudniowe. W sumie ma to być 64 godziny zajęć, więc jest to całkiem sporo. Doszliśmy do wniosku, że takie przedstawienie tej metody masażu tkanek głębokich jest najlepsze dla kursantów i potem absolwenci tego kursu mogą spokojnie pracować tą metodą, mają mnóstwo warsztatu podczas zajęć, więc naszym celem jest, żeby kończąc nasz kurs masażu tkanek głębokich, mogli od razu zacząć pracować z pacjentem tą metodą. I jeśli chodzi o ich doświadczenie, znaczy doświadczenie nasze, o sobie już powiedziałem, jeszcze jest Piotrek Szałański i Łukasz Czubaszewski jako główni instruktorzy tej metody, którzy są szkoleniowcami zarówno robiącymi szkolenia zarówno w Polsce, jak i za granicą.
ostatnio bardzo prężnie i Skandynawia, i Estonia, i Litwa, i Grecja, więc bywamy tam często i rozwijamy też tą działkę naszej edukacji i działkę szkoleniową. Więc chłopaki mają bardzo bogate doświadczenie, oprócz tego cały czas pracują w gabinecie, więc to jest, myślę, bardzo ważne, jeśli szkoli nas osoba, która ma doświadczenie zarówno diagnostyczne, kliniczne, podejście do pacjenta, wie jak stosować ergonomię pracy z pacjentem, tak żeby nas, fizjoterapeutów, trenerów personalnych przy pracy z naszym klientem po prostu nie zaczęły boleć plecy, ponieważ no, to jest gdzieś tam też pierwsza oznaka tego, że pojawia się pewnie wypalenie zawodowe, bo jeżeli nie daje rady ze swoim ciałem, ze swoją fizycznością, no to może trzeba znaleźć coś innego. My stawiamy na to bardzo duży nacisk podczas kursów, aby każdy wiedział, jak ma ułożyć swoje ciało, jak podejść do ergonomii swojej terapii z pacjentem, aby go nic po prostu nie bolało. Od nacisku ciała, od palpacji, przez ustawienie własnych bioder, no, całego swojego ciała. Super, czyli i dla klienta, i dla siebie, żeby jednak no, nie mieć tych kontuzji, urazów i różnych takich rzeczy związanych, bo to jest jednak częściowo praca fizyczna i to dość Dokładnie, mocno. dokładnie tak. Mamy też oczywiście w swojej ekipie innych terapeutów, są to instruktorzy zarówno współpracujący, współprowadzący nasze szkolenia MTG, są też instruktorzy asystenci, więc tak naprawdę pomimo tego, że reklamujemy nasz kurs jako ten, który jest prowadzony tylko przez dwie osoby, przez Łukasza i Piotka, to doszliśmy do wniosku, że oni są na każdym kursie oczywiście i każdy absolwent ma łapi od nich doświadczenie podczas kursu. Jednak wprowadziliśmy również inne osoby, które mają swoje podejście do tematu MTG, które pracują w swoich gabinetach, więc każdy może być pewien, że jak będzie u nas na kursie, to minimum 4-5 instruktorów będzie go szkoliło. Więc oprócz rozmów kuluarowych z tymi instruktorami, oprócz takich nawet codziennych pytań, jak z tym pacjentem pracować, jak sobie poradzić we własnym gabinecie, sprawy księgowe, finansowe, mogą ci kursanci liczyć na całą naszą wiedzę, którą po prostu posiadamy po 15 latach szkolenia. Super. Powiedz mi, no bo mówisz tutaj cały czas o masażu tkanek głębokich, tym kursie jakby przewodnim waszym, a jeszcze taką ofertę szkoleń, czy macie jeszcze coś innego w swoim zapleczu? To znaczy na pewno macie i ja Tak, to wiem, oczywiście. ale może się podzielisz. Tak, oczywiście. Mamy szkolenia rozwijające. Myślę, że warto byłoby tutaj zacząć od specjalizacji Łukasza, który prowadzi master kurs. Jeżeli ktoś skończy u nas masaż tkanek głębokich, ten ośmiodniowe szkolenie, to może przyjść do Łukasza na tak zwany master kurs, w którym on już bardzo duży nacisk kładzie na rozwój takiego terapeuty, pracę z pacjentem. Dużo jest takich influence, takich naleciałości osteopatycznych w tym jego kursie, bo sam jest osteopatą, więc masa wiedzy, masa doświadczenia i spokojnie można u Łukasza ten kurs robić. Za to Piotr Szałański jest integratorem strukturalnym, więc osoby, które przychodzą do nas na kurs, mogą sobie wybrać już albo mniej więcej zobaczyć, jakie są dwie ścieżki rozwoju. Można iść w stronę integracji strukturalnej i pracy na zupełnie innych zasadach z pacjentem lub klientem i też można pójść tą drogą osteopatyczną. Każdy z nich zachwala swoją drogę, każdy z nich będzie przekonywał do swojej drogi, ale to są też kwestie rozwoju tej metody i tego, w jakim kierunku my czujemy, że chcemy pójść. To jest tak samo, jak ktoś czuje, że idzie w stronę ortopedii, neurologii, pediatrii, prawda? Więc jakby każdy musi sobie gdzieś w głowie sam poukładać, w jakim kierunku chciałby się rozwijać. My to dajemy podczas kursów, więc stąd te też rozmowy kuluarowe po zakończeniu kursów, jeszcze długo gdzieś tam można podejść do naszych instruktorów i podpytać, no a co ty sądzisz, a jakbym teraz poszedł tutaj w tym kierunku, to twoim zdaniem jak to będzie wyglądać w przyszłości? No bo oni rzeczywiście już mają to doświadczenie, że mogą powiedzieć, jak to wygląda w przyszłości tak naprawdę, jeżeli pójdziesz w tym kierunku, jakie masz drogi rozwoju. Więc ja uważam, że to jest bardzo cenne, jeśli chodzi o
i studentów, którzy są na kierunku fizjoterapii, i masażystów, którzy chcieliby się podszkolić, i trenerów personalnych, i trenerów terapii ruchem, i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy znajdzie dla siebie coś wyjątkowego w tym szkoleniu i też będzie mógł pójść tą drogą. Więc wspomniałem, żeby się nie rozgadywać, wspomniałem o masterkursie, wspomniałem o integracji strukturalnej, no i oczywiście mamy mnóstwo szkoleń rozwijających. Zawsze staramy się, żeby one były powiązane z nami, to znaczy gdzieś ten masaż tkanek głębokich, żeby mógł być wykorzystywany w tych metodach. No i tutaj, jeżeli myślałbym o kimś, kto jest trenerem na sali, trenuje swoich klientów i jak mógłby się rozwijać i poszerzać własną ofertę, no to na pewno IAST, czyli terapia tkanek miękkich narzędziowa, więc poprzez stosuje się takie narzędzia, które z boku wyglądają jak narzędzia tortur średniowieczne i miecze, ale to są wszystko przemyślane też koncepcje i budowa tych narzędzi, specjalny materiał oczywiście, które pozwalają na pracę z tkanką. To jest na pewno IAST, na pewno rock tape, czyli praca z taśmami. To jest bardziej po to, że jak już się pracuje z pacjentem, żeby utrwalać tą terapię na później. Czyli pewnie czasami zdarza się nam, że jesteśmy obklejeni kinezotapingiem, prawda? Więc jakby i widzimy tenisistów, którzy mają kolorowe taśmy, no to jest mniej więcej to, acz tutaj wychodzimy od tego, żeby jednak ten ruch był wspomożony taką taśmą. To jest, rock tape jest bardzo znany w Australii, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii i my również z tej metody szkolimy, więc to jest coś, co bym widział na pewno, jeśli chodzi o trenerów ruchowych, którzy szukaliby jakiejś oferty edukacyjnej. Super, no bardzo, bardzo ciekawie. Może ja teraz sprostowanie wprowadzę. Dlaczego tak zaawansowana szkoła, głównie jakbyście posłuchali, no to dla fizjoterapeutów, rehabilitantów i różne osoby, które specjalizują się w naprawie człowieka. I dlaczego jest tutaj? Dlatego, że to jest niezwykłe uzupełnienie dla trenerów personalnych. Po prostu rynek wymaga, że trener personalny, już tylko układający program i pokazujący technikę ćwiczeń, już nie jest wystarczający. Jesteśmy jednak pokoleniem, może ja nie, bo ja jestem starsza, ale te młodsze pokolenie to już będzie miało coraz więcej problemów ruchowych ze względu na siedzenie, na taki statyczny tryb życia, a jednak no, ciało stworzone jest do ruchu, więc słuchajcie, trenerzy, brać się do roboty, bo to może być podwójna ścieżka rozwoju waszej kariery. No dobra, więc jedziemy tak. Co wyróżnia właśnie masaż tkanek głębokich od innych takich placówek? W ogóle, czy są inne takie placówki? Bo ja nie słyszałam o takich placówkach, ale może są. I na pewno Was wyróżnia, że jesteście w REPS-ie, bo te kursy, które robicie, nadają Wam uprawnienia. Nie tylko takie właśnie międzynarodowe poprzez szkołę, ale też poprzez REPS-a. Także słuchajcie, to jest naprawdę dość duży prestiż. Ale powiedz, czy czymś jeszcze? Czy coś Was zastanowiło, żeby pójść właśnie tą drogą szkoleniową, a nie tak jak na przykład inni? 300 godzin teorii, 2 godziny praktyki, go! No nie, to by nie przeszło u nas na kursie, jeśli chodzi o kurs masażu tkanek głębokich. Jest to kurs, który my rozszerzyliśmy również o rozluźnianie mięśniowo-powięziowe i anatomię palpacyjną, więc tak naprawdę jak pojawiają się pytania, co trzeba wiedzieć, jakie trzeba mieć certyfikaty, umiejętności, żeby przyjść do Was na kurs, my zawsze mówimy, że wystarczy podstawowa znajomość anatomii człowieka i fizjologii. Reszty nauczymy na kursie sami, więc to odpowiadając na to często pojawiające się pytanie, przyszłych kursantów, czy ja muszę coś sobie wcześniej zrobić, jakoś się przygotować, muszę całego bochenka przestudiować, anatomię. Nie, my uczymy na naszym kursie tego, czym potem pracujemy z pacjentami, z klientami. Więc dla nas to jest najważniejsze, żeby taki absolwent zdobył najbardziej aktualną wiedzę i umiejętności, które zastosuje od razu na swoich pacjentach. Oprócz tego, co nas wyróżnia na rynku szkoleniowym, to na pewno długość tych warsztatów, tego treningu warsztatowego podczas kursu. Jest to, no te 64 godziny, to jest no, optimum, które stwierdziliśmy, że musi być taki kurs tyle trwać,
aby można było potem spokojnie podejść do naszego klienta, naszego pacjenta i zacząć z nim pracować. Można u nas nauczyć się, uczymy holistycznego myślenia i takiego strukturalnego podejścia do ciała. Uczymy technik pracy z każdą częścią ciała i wspólnie z takim kimś, kto jest u nas na kursie, tworzymy plan terapii dla jego klientów, dla jego pacjentów. Więc ktoś uczy się wyciągania wniosków na podstawie wywiadu, analizy posturalnej, no i oczywiście palpacji. Więc tak naprawdę ktoś praktycznie jest w stanie zrealizować terapię w najczęściej występujących. Słychać mnie teraz? Tak, nie wiem, czy to u Ciebie nastąpiło przerwanie, czy u mnie, także mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. No i kontynuujmy. Jasne, Zróbmy oczywiście. kontynuację. Powiedz mi tak, no bo niektórzy się zastanawiają. Moje papiery są stare, właśnie jestem już masażystą z latami jakimś przemasowania. I trochę wstyd, że ja przyjdę na przykład na taki kurs i powiem, no skończyłem 20 lat temu, a nic się nie rozwijałem. Albo na przykład trener personalny, że on, no dobra, no skończył ten kurs, nie ma właśnie fizjoterapii, nie ma tego. Czy takie osoby też mogą przyjść? Czy wpuszczacie, czy robicie selekcję? Nie, ty nie możesz przyjść, ty możesz przyjść. Czy dajecie wszystkim szansę, czy jednak coś muszą te osoby wiedzieć? Nie robimy specjalnej selekcji. No, ktoś się zapisuje, wie, że zapisuje się na profesjonalne szkolenie u nas, wie już po informacjach na stronie internetowej oraz pewnie od znajomych, jakim terapeutą może być w przyszłości. Mamy na swoich kursach coraz więcej, zarówno studentów, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę, mamy coraz więcej trenerów personalnych, którzy chcą poszerzyć po prostu swoją ofertę, którą mają dla klienta. Chcą zrozumieć biomechanikę, chcą zrozumieć tego, chcą zrozumieć to, jak ich ciało może się zachowywać podczas treningu, który polecają swoim klientom. Mamy też doświadczonych, zarówno masażystów. Tutaj jestem w stanie jeszcze. O, chyba teraz ruszyło. Więc Tak, musisz dokończyć, bo chyba ciebie nie słyszę, nie słychać było. tak, więc zarówno studentów mamy na kursach, trenerów personalnych, jak i doświadczonych terapeutów, masażystów, którzy po prostu stwierdzają, że muszą poszerzyć swój warsztat wiedzy. I mamy chociażby doświadczenie. Kiedyś był u nas Tomek Leśnikowski, który teraz prowadzi u nas też kurs. Jest świetnym trenerem personalnym i pewnie tych tytułów jeszcze ma tam sporo. Wybacz, Tomku, jeśli to oglądasz, nie jestem w stanie wymienić tego wszystkiego. Ale on właśnie jest dobrym przykładem osoby, która była na tym kursie MTG. Otworzyły mu się inne klapki w głowie. I był w stanie również przygotować swoje autorskie szkolenie takiego powiązania MTG z terapią ruchową. I no, jak na razie szkolenie w dwóch miastach się odbyło, trwa rekrutacja na kolejne, wszyscy zachwyceni, on jest wulkanem energii, więc jakby wróżę dobrą przyszłość dla takich szkoleń. No, to, że jesteśmy również w REPS z wami, daje naszym absolwentom te punktacje, które są dla nich również ważne. I często nasi przyszli kursanci pytają nas, czy co oznacza te punkty, czy to jest coś, co im potem otwiera drogę do pracy, na przykład za granicą. No i to jest świetne, ponieważ w tym momencie mamy możliwość jakiegoś takiego uprawomocnienia też tych kursów, które dają im i te kwalifikacje, i te punkty, które potem
liczą im się do ich umiejętności. Więc jeśli miałbym powiedzieć o naszej współpracy, ja jestem z niej bardzo zadowolony. Też jesteśmy tutaj, zarówno my reklamujemy reps wśród swoich absolwentów, jak i reps, tak jak dzisiaj chociażby, mówi o nas pozytywnie, więc tylko się rozwijać tak naprawdę, jeśli miałbym tak zakończyć tą wypowiedź. Dobrze. Powiedz mi jeszcze tak króciutko, bardzo oczywiście dziękuję za te komplementy wobec Repsa i w ogóle naszej współpracy, a powiedz mi, no, są takie osoby, które niestety nie mogą przyjechać na ten kurs. Czy macie jakąś ofertę, może inną, coś online, coś, co moglibyśmy zrobić sobie w domu? Mamy potężną ofertę online, poczynając od właśnie kursu masażu tkanek głębokich. To jest świetna oferta. Na początku, tworząc tą ofertę, myśleliśmy, czy to będzie coś dobrego, bo jak można się nauczyć metody, szczególnie masażu, palpowania online. Jednak to jest, ten cały kurs online jest dodawany w cenie kursu stacjonarnego, więc ktoś, kto kończył nas kurs stacjonarny, może sobie w każdym momencie, ma dawane na całe życie dostęp do platformy, gdzie ma 37 modułów naszego kursu online MTG. Może sobie w gabinecie wyłączyć na komórce, może gdzieś prześledzić na laptopie, więc ma zawsze opcję dostępu do wiedzy i powtórzenia sobie swoich technik. Więc my zawsze mówimy, że nie bierz żadnej komórki, nie bierz aparatu na nasze szkolenie, skup się na naszych trenerach, na tej pracy warsztatowej, nie musisz niczego zapisywać, uwieczniać na żadnych nośnikach, dostajesz pełen dostęp, 37 modułów kursu MTG online w cenie i potem sobie wrócisz do tego, kiedy będziesz chciał albo chciała. Więc to jest takie podstawowe nasze szkolenie online, które mamy. Też je sprzedajemy na naszej stronie i to jest taka oferta w ogóle online'owa, świetna dla, nie wiem, młodych rodziców, którzy no nie mogą sobie pozwolić na kurs stacjonarny, wyjechać. No, wiemy, jak jest. Urodzi się dziecko, to można zapomnieć o jakichś takich wyjazdach na szkolenia. Jest to również świetna oferta dla osób, które po prostu preferują edukację zdalną i chcą sobie przyswajać materiał, nie będąc na kursie stacjonarnym, a jednocześnie taniej troszeczkę za to zapłacić, bo rzeczywiście mamy takie, myślę, całkiem przyjazne ceny promocyjne. Kursów ogólnie online mamy 16 na naszej stronie. Jest świetny kurs, tu zareklamuję swoją żonę, która jest psychoterapeutką, który jest przez nią hostowany. Zaprosiła do swojego kursu wielu specjalistów, poczynając od psychiatrów, psychoterapeutów, terapeutów dzieci, młodzieży, terapeutów dorosłych, więc i polskich, i zagranicznych. Ten kurs cały czas rozwijamy, więc tak naprawdę kupując ten kurs ma się dostęp do wiedzy, która jest aktualnie i która będzie w przyszłości. Więc taki mamy model dla tego kursu. Mamy kurs potężny Dariusza Ciborowskiego, testy kliniczne, ponad 200 lekcji, więc naprawdę jest sporo oglądania. I to są testy kliniczne, które wykonuje się czy w ortopedii, czy neurologii i dla terapeutów bardzo ważne, ponieważ diagnozujemy pacjenta, który do nas przychodzi do gabinetu. Myślę, że jest tam sporo testów, które trenerzy personalni również by polubili, chociażby jak z kolanami, stopami, gdzie można od razu zobaczyć na swoim kliencie, że oho, stary, chyba był jakiś ACL na nartach, jakieś więzadło poszło, widać tutaj takie ruchy, zrobimy testik i będziemy wiedzieć, jak pracować z tobą przede wszystkim później. Czy możesz takie obciążenia mieć? Jak to wygląda później po rehabilitacji, taka terapia ruchem? Więc no, to wszystko jest fajnie ze sobą związane i my dajemy taką opcję, żeby ładnie powiązać zarówno swój trening z klientem, z taką diagnostyką, którą my robimy na kursach swoich. No, brzmi ekscytująco. A możesz mi powiedzieć o jakimś jednym sukcesie? Tomasza Leśnikowskiego znamy, ale może ktoś tak w ogóle przyszedł, nie wiem, niepostrzeżenie i nagle, nie wiem, był gwiazdą, lub też może właśnie jakiś rodzic coś zrobił dla dziecka, nie wiem, no, jakąś historią, podziel się sukcesu osoby, która była, wiem, że trudno przez 15 lat wybrać jedną, ale nie mamy za dużo czasu, więc dawaj.
Ja myślę, że sukcesem na pewno są osoby, które zarówno były na naszym kursie, kupiły nasz kurs online i tak się zachęciły, że przyszły na szkolenie stacjonarne. I one bardzo często, kiedy one są podczas, nie wiem, na drugim, trzecim roku studiów, stwierdzają, że wreszcie ktoś im otworzył głowę na zupełnie inne rzeczy. Oni potrafią, oni cieszą się z tego, że mają zupełnie inny sposób myślenia i rozumowania przypadłości, co mi przyjdzie do nich klient bądź pacjent. Więc moim zdaniem tacy, biorę to też ze swojego doświadczenia. Ja nie miałem takiej okazji, bo kończyłem dawno studia w fizjoterapii. Wtedy jeszcze tego kursu MTG w Polsce nie było. Chłopaki też jeszcze nie szkolili wtedy, więc już wiem, że gdybym mógł mieć takie przygotowanie w postaci tego kursu, który teraz jest takim kursem must have dla studentów fizjoterapii, tak mi się wydaje, że on otwiera tak pięknie głowę na jako metoda, że jak sobie siebie wyobrażę z przeszłości, to niewykluczone, że właśnie nie zajmowałbym się teraz marketingiem, tylko zajmowałbym się fizjoterapią, mam miał swoje gabinety i w tym kierunku szedł. Potoczyło się troszeczkę inaczej, ale jak widzę twarze tych studentów, osób młodych, którym Łukasz, Piotrek wskazują taki element rozwoju u nich i to są te rozmowy, które przeprowadzają również w trakcie, po kursie. Oni często do nas piszą, dzwonią, akurat to Jola odbiera w biurze telefon i często słyszy peany, że jak super, że mnie pani zachęciła albo coś mi pani podpowiedziała, jeśli chodzi o ten kurs i pewnie Jola mogłaby tutaj takich sukcesów, success stories o wiele więcej przytoczyć. Ja widzę po i opiniach w internecie, bo mamy i na Google całkiem przyzwoitą liczbę opinii, i na teraz indeksie widzę, co ludzie piszą, widzę, jak się do nas odnoszą, widzę, jak kontynuują u nas szkolenia, czyli przyszli na jakieś szkolenie kiedyś i z powrotem wracają. Czyli to nam daje takiego kopa pozytywnego, że jednak ta atmosfera na kursie, że to, co robimy, po prostu ma sens i ludziom to daje dużo. Na pewno ma sens, na pewno róbcie dalej, nie przerywajcie, jedźcie. To jest dobra, dobra droga. A powiedz mi o planach. Co jest na ten rok jeszcze? Co planujecie w tym roku? No w tym roku oczywiście od września, bo to jest czas wakacyjny, więc można ewentualnie korzystać z online'owych szkoleń u nas, które są na stronie do zakupu. Od września ruszamy z kolejną jakby edycją roczną szkoleń masażu tkanek głębokich. Szkolimy praktycznie w każdym większym mieście, więc ta rekrutacja już trwa. Pojawią się oprócz szkoleń też rozwijających u nas, pojawią się dwie takie kobyły, bo będzie to i wizyta Arta Rixa, który będzie mówił o body reading, i pojawi się również Dawid Lesonda, którego niektórzy mogą kojarzyć z PFS-u, Polish Fascia Symposium, ale też z książki, którą napisał o powięzi. To taka pierwsza chyba książka, która była na rynku polskim, też przetłumaczona. I on również przylatuje do nas, więc na jesieni można zrobić naprawdę bardzo ciekawe szkolenie z poszerzeniem swojej wiedzy od tak znamienitych osób, jak właśnie ci dwaj instruktorzy. Mnóstwo też wiedzy, jeśli chodzi o IASM, czyli tą terapię tkanek miękkich, narzędziową, rock tape, to wszystko planujemy na jesień. Jakoś ten sezon jesienny jest bardzo dobry, ludzie chcą zrobić szkolenie, żeby pozytywnie zakończyć rok i móc sobie przybić piątkę, że jest certyfikat, są umiejętności, wchodzę w nowy rok 2025 z potężną wiedzą i doświadczeniem, więc wychodzimy temu naprzeciw i proponujemy takie kursy. No dobra, prawie już jesteśmy do końca, także jak wytrwaliście, to jeszcze poczekajcie, już kończymy, bo ja jeszcze mam tylko dwa króciutkie pytania. Powiedz mi, co to jest w ogóle Polish Fascia Symposium? Bo wspomniałeś tam wcześniej, co to jest, wyjaśnij troszeczkę. Polish Fascia Symposium to jest nasz pomysł na
sympozjum online o powięzi, ponieważ my tak naprawdę cały czas gdzieś tą powięź wplatamy w nasze kursy, gdzieś wokół tej powięzi się obracamy. Łukasz podczas rozmowy z tobą powiedział o tym masę rzeczy, O tak. których ja 1/3 chyba nie zrozumiałem, ale to trzeba rzeczywiście już być specjalistą w tym zakresie. Udajemy, że wszystko było jasne. Udajemy, że wszystko było bardzo jasne, ale też Łukasz ma taką Tak. sposobność do wyrażania trudnych pojęć w sposób bardzo łatwy, więc jakby tutaj rzeczywiście szapoba dla niego. A temat też nie jest zawsze prosty. Polish Fascia Symposium to jest nasz pomysł, który wynikał nawet z pandemii, bo to w 2020 roku na jesieni stwierdziliśmy, dobra, żaden instruktor do nas nie przyjedzie, bo wszyscy mają zakaz lotów w ogóle. Więc trzeba zrobić tak, żeby ludziom tą powięź przybliżyć, a przecież mamy znajomości na całym świecie, i w Stanach Zjednoczonych, i Ameryce Południowej, i w Afryce Południowej, w RPA, i w Azji, no i cała Europa, Skandynawia. Więc mamy tych ludzi, którzy teraz są zastani trochę, zaskoczeni pandemią, więc trzeba do nich uderzyć, zaproponować, że może chcieliby nagrać jakiś wykład, być z nami na takim networkingu, bo to wszystko się dzieje na żywo cały czas. I dla polskich terapeutów, bo początkowo ruszaliśmy z Polish Fascia Symposium, też chcieliśmy zachować ten charakter polskiego sympozjum powięzi. I my to przetłumaczymy, tak żeby po prostu ludzie mieli dostęp do takiej wiedzy, która jest wiedzą światową. No i to się udało. Udało się świetnie. Rzeczywiście mieliśmy sporo uczestników, mieliśmy bardzo wielu trenerów. No pierwsze Polish Fascia Symposium to było chyba 25 osób z całego świata, które mówiły o swoich najnowszych badaniach tak naprawdę. I dalej zachowaliśmy ten charakter, ponieważ jak zapraszamy profesora Piłata, który jest specjalistą w zakresie MIT, który uczy na całym świecie, głównie w krajach latynoskich, a w Polsce w ogóle jeszcze, bo chcemy zorganizować z nim kurs. I on jak mówi o badaniach nad powięzią, to mówi o czymś, czyli w październiku było sympozjum, a on mówił o czymś, co w lipcu się ukazało w periodykach naukowych. Więc jakby mamy najświeższą wiedzę o powięzi i jej omówienie oczywiście, ze zdjęciami, z filmikami i z możliwością networkingu, czyli możliwością zadania pytania, na które profesor bądź też inny specjalista odpowie na czacie. Więc jeżeli ktoś zadaje po angielsku, tłumaczymy na polski, jeżeli ktoś po polsku, tłumaczymy na angielski. Więc to jest tutaj oczywiste. Bardzo często jest też tak, jeżeli ktoś uczestniczy na żywo w naszym sympozjum, że nasi wykładowcy łączą się ze sobą i z nami i sami ze sobą rozmawiają. I mieliśmy taki przykład, kiedy specjalista od powięzi z Walii, bodajże z wyspy, z Walii, Alastair, naraz włączył się Jill Hindley z Kalifornii i mieliśmy ich na ekranie, no i nas. I chłopaki ich tylko sobie przedstawili, że tutaj spec od tego, tu spec od tego. No ale Jill Hindley, anatom znany na całym świecie, miał mnóstwo też pytań, bardzo ciekawych koncepcji i sobie panowie rozmawiali na żywo, więc wszyscy byli zachwyceni. I no, to jest coś, co PFS daje, czyli Polish Fascia Symposium. Daje nam możliwość uczestniczenia na żywo, zadawania pytań, no i oczywiście dowiedzenia się ciekawych rzeczy ze świata powięzi i nie tylko. Teraz mamy pomysł trochę taki, że robimy jeden dzień stricte powięziowy, bardzo specjalistyczny, drugi, bo zawsze są 3 dni. Jak będę się za bardzo rozgadywał, to mnie Edyta przystopuj. To cię przystopować. Tak, drugi dzień założyliśmy sobie, że będzie to dzień, kiedy są specjaliści od ruchu właśnie, czyli zapraszamy zarówno zagranicznych, jak i polskich specjalistów, którzy mówią o podejściu do powięzi w terapii ruchowej, w ćwiczeniach, z przyrządami, bez przyrządów. I to jest taki cały dzień praktycznie na ten temat. Bardzo duże zainteresowanie właśnie tym dniem jest. No i trzeci dzień jest na jakieś takie ciekawostki, które niekoniecznie aż tak bardzo są z tym związane. Są i medytacje, są masaże tajskie, ale wszystko oczywiście gdzieś tam w tą powięź zakrywa. No i w tym roku mamy pomysł taki, żeby ten dzień trzeci był dniem, kiedy mówimy o psychologii, o podejściu do pacjenta, o takich kwestiach bardziej miękkich, chociaż nie lubię tego określenia, to jednak emocjonalnych, ponieważ
też no, borykamy się z tym, że przychodzi do nas czasami pacjent, klient i on wcale nie jest w dobrym humorze i co by się z nim nie robiło, to i tak no, nie jesteśmy w stanie pójść do przodu. I wtedy takie przygotowanie nas na takie ewentualności, właśnie psychologiczne, jest w stanie no, zaoszczędzić nam bardzo wielu dziwnych sytuacji, kiedy nie wiemy, jak reagować, prawda, na takie osoby. A tutaj mamy powiedziane, że no sorry, no, taka osoba może być w tym nastroju dzisiaj i co ty możesz zrobić? Jak ty możesz się zachować? Do kogo ją wysłać ewentualnie, prawda? Jak jej pomóc w tym zakresie? No i to jest taki temat, który chcielibyśmy mocno poruszyć podczas tego tegorocznego sympozjum o powięzi. Będzie ono wyjątkowo nie w październiku, a w grudniu. Ponieważ wcześniej jedziemy do Hiszpanii na Spanish Fascia Symposium, musimy trochę ich podejrzeć, co oni tam robią, i troszeczkę tutaj też na grunt polski przenieść tej wiedzy hiszpańskojęzycznej. Super. Mam nadzieję, że się w Hiszpanii zobaczymy. Będzie miło Bardzo i chętnie. przyjemnie. Dobrze. Powiedziałeś o wszystkim praktycznie i to sympozjum nie jest tylko dla specjalistów z powięzi, tak jak powiedziałeś, tylko i dla trenerów, i dla masażystów, i dla osób, które po prostu widzą. Bo widzimy to nawet w treningu, że coraz więcej to podejście, to emocjonalne podejście też jest bardzo ważne, bo nie tylko trening, nie tylko właśnie terapia fizjoterapeutyczna, ale też trzeba popracować no, trochę z emocjami, z głową. To jest bardzo dobrze, że też wchodzicie w ten temat, bo my jako reps też również rozwijamy ten temat, więc bardzo, bardzo się cieszę. Więc podsumowując. Kursy online, kursy offline, kursy stacjonarne, większa praca od września. No i szykujcie się na sympozjum w grudniu. Czy jeszcze coś na Zapraszamy zakończenie serdecznie. chciałbyś powiedzieć? Nie, myślę, że dziękuję bardzo za tą możliwość porozmawiania i przedstawienia też naszej oferty, naszego sposobu na prowadzenie kursów, pokazania skąd to wszystko się wzięło i że jest jakaś historia, jest opowieść z tym związana. Zapraszam na szkolenia do nas. Zapraszam również do kontaktu. Staramy się odpowiadać najszybciej, jak to możliwe. I mam nadzieję, że spotkamy się na kursach. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, że zostaliście z nami do końca. Trzymajcie się, no i rozwoju dla Waszych karier. Jakakolwiek ścieżka wybrana została, mam nadzieję, że zrealizujecie ją w 2024. Dziękuję bardzo. Dzięki, do zobaczenia.